Czy znasz trzy przykłady użycia czasownika ponerse? Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un Momento, por favor, i wyjaśnię Ci, kiedy możemy użyć czasownika ponerse w języku hiszpańskim. Ponerse możemy przede wszystkim przetłumaczyć na włożyć na siebie, założyć na siebie, ubrać sobie coś. Na przykład, me pongo el vestido. Zakładam sukienkę. Me pongo el vestido. Drugie użycie czasownika ponerse dotyczy zmiany nastroju, nagłej zmiany nastroju. Na przykład, ponerse contento, czyli ucieszyć się. Na przykład, Carmen se puso contenta. Carmen ucieszyła się. Carmen se puso contenta. Inne znaczenie, w którym możemy użyć czasownika ponerse, to zwrot ponerse al día, czyli nadgonić, nadrobić zaległości. Na przykład, tienes que ponerte al día. Musisz nadrobić zaległości. Tienes que ponerte al día. Napisz w komentarzu pod tym nagraniem swój przykład użycia czasownika ponerse w języku hiszpańskim. Jeśli ta lekcja była dla Ciebie pomocna, to jeszcze bardziej pomocne będą dla Ciebie lekcje w aplikacji Język w 15 minut, do której możesz dołączyć już teraz i przetestować ją za darmo przez 7 dni. A jeśli chcesz nauczyć się hiszpańskiego bardzo szybko, zapisz się na intensywny kurs hiszpański w 3 miesiące. Linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto!